Czy ocena na poziomie 30 punktów jest zasłużona? Tutaj was zaskoczę. Ja jestem dorosły i też chcę się ponapierdać hipkami z klocków. Gdybym miał tę grę oceniać, to pewnie oceniłbym ją nawet odrobinę niżej. Nie da się uniknąć tego, ten tytuł jest chujowy. Mamy, nie? Hej, witajcie! Dzisiaj pokażemy wam najlepsze gry 2022 roku. Ale nie tylko je pokażemy, bo ekipa to znowu oni. Zagrała w każdą z tych gier i sprawdziła, czy rzeczywiście jest aż tak dobra. Mam tutaj właśnie listę gier. Zobaczmy, Zorro, Babylon's Fall. Ty, czekaj. Ja z przyzwyczajenia wybrałem najgorsze gry. To są same najgorsze gry i oni musieli w nie grać. No ale przecież chłopcy nie będą o to źli. Wesołych świąt! A tak więc dzisiaj zagramy nie w najlepsze, ale w najgorsze gry. Mały błąd. W tym odcinku postanowiliśmy zweryfikować, czy najgorsze gry są rzeczywiście aż tak słabe. Postanowiliśmy więc poświęcić kolektywnie dziesiątki godzin, żeby spojrzeć na listę najgorszych gier roku w nieco inny sposób. I wydaje mi się, że to doświadczenie wszystkim niezwykle się podobało, zresztą jak zobaczycie. Ale żeby oczywiście sprawdzić takie gry, trzeba je zamówić. A jeśli zamówić, to tylko z cashbackiem. Na przykład za pośrednictwem sponsora tego odcinka, czyli Letyshops. Jest to usługa, dzięki której zamawiając coś z internetu, możecie otrzymać część pieniędzy z powrotem na wasze konto Letyshops. Weźmy jako przykład jedno z miejsc, w którym ja zamawiam gry, czyli Allegro. W momencie, kiedy nagrywam ten odcinek, możecie uzyskać aż 4,35% cashbacku na erotykę i rękodzieło. Nie zamawiałem tego, zamawiałem gry. W przypadku gier przykładowy cashback wynosi 2,31%, więc jeśli podliczymy szybko cenę każdej gry, którą zamówiliśmy do odcinka, to okaże się, że otrzymamy z powrotem... Nie mam pojęcia ile, nie jestem w stanie tak szybko liczyć. Na szczęście korzystając z Letyshops nie musicie sami robić obliczeń, robi to za was system. Skorzystać z Letyshops możecie na różne sposoby, na przykład z aplikacji na telefonie albo strony internetowej. Najważniejsze jest to, żeby przed zrobieniem zakupów wcisnąć gigantyczny przycisk aktywuj cashback. Jeżeli świeci się na zielono, jest ok. Z aktywowanym cashbackiem możesz kupić sobie jakąś grę albo phaser ze Star Treka i część pieniędzy wróci do ciebie. A jeśli uznasz, że masz tego wszystkiego dość, nie ma problemu, żeby zarezerwować sobie jakiś hotel i rzucić to wszystko. Po więcej informacji odsyłam was do linku w opisie. A teraz wracamy do filmu o najgorszych grach minionego roku, z którymi zmierzyli się zupełnie dobrowolnie moi koledzy. To znowu oni. Czas na grę o najsłynniejszym bohaterze, jakiego znacie. O człowieku, który poświęcił wszystko dla swojej misji. Nie, nie chodzi o Ironmana. Chodzi oczywiście o Zorro! 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 Wydane w czerwcu tego roku Zorro The Chronicles jest grą tak ważną, że nie miałem pojęcia, że wyszła. Dlaczego nie było billboardów? Nie rozumiem. Wciel się w Zorro lub jego siostrę Ines w tej pełnej potajemnych działań i dynamicznej akcji grze zainspirowanej serialem animowanym pod tytułem Kroniki Zorro. Uwalniaj uwięzionych, walcz o sprawiedliwość i ośmieszaj sierżanta Garcia, popisując się na koniec czubkiem swojej szpady. Taki właśnie jest Zorro. Zorro. Chyba zero. Na 10. To jest moja ocena tej gry. Zorro! Heja! To jest część mojego scenariusza, mam takie gagi zapisane. Zorro The Chronicles to trochę Batman, trochę Assassin's Creed, ale jednak z naciskiem na trochę. To tyle. Przede wszystkim można się skradać, a jak wszyscy wiemy, podstawą każdej dobrej skradanki jest AI przeciwników. Twórcy Zorro postanowili trochę tutaj wyjść poza ramę gatunku i stworzyć grę, w której nie ma AI przeciwników. Eksperyment uważam za udany, Zorro jest zdecydowanie jedną z gier. Kiedy już znudzi wam się kolejne ogłuszanie stojących w kółku przeciwników, albo zwabianie ich za pomocą sprytnego rzutu jednym, dwoma albo dziewięcioma kamieniami, możecie wybrać podejście siłowe. Pamiętajcie jednak, że Zorro nie zabija, Zorro jedynie daje nauczkę. Albo łamie kark. Ale to przez przypadek. Walka niby w serii Arkham polega na zadawaniu ciosów, a kiedy wyświetla się odpowiedni przycisk, na blokowaniu ciosów. Umiejętny gracz pokona każdą liczbę przeciwników. W tej grze można naprawdę poczuć się jak Batman. Zorro. Zorro, tak. Ole! Mówią tak w tej grze, no. Możemy też użyć specjalnych, tak zwanych super eliminacji. Tutaj na przykład pokonuję za pomocą jej bossa, stając z nim w superpozycji kwantowej. Ale tak serio, to w grze jest kilka całkiem fajnych, zabawnych animacji. Zorro The Chronicles bazuje w ogóle na kreskówce o tym samym tytule, która może nie jest jakimś wybitnym dziełem animacyjnym, ale powiedzmy, że w samej grze przewija się taki sympatyczny charakter bohatera, który ogłusza tych przeciwników, ściąga im portki i generalnie świetnie się przy tym bawi, zupełnie nikogo nie krzywdząc.
Wszyscy porozumiewają się pantomimą i jestem przekonany, że w całej grze padają tylko trzy słowa. Jest to Zorro, Adios i Ole. Zdecydowanie jest tu otoczka gry dla dzieci, tylko problem w tym, że nie wiem, czy specjalnie. I to wszystko mogłoby działać całkiem sympatycznie, gdyby nie fakt, że design gry jest do bólu prosty. Po misji tutorialowej gra pokazuje nam coś w stylu otwartej mapy rodem z Far Cry, ale podejście do każdego starcia jest i tak praktycznie takie samo. Walka to zawsze najlepsze rozwiązanie i każda wygląda identycznie. Swobodne podejście do fabuły niech pokazuje fakt, że misje można czasem robić w dowolnej kolejności, na przykład najpierw wykorzystać informacje, które daje nam uratowana ciotka, a potem uratować ciotkę, żeby nam dała te informacje. Przyznam jednak, że nie znam do końca lore Zorro, być może słynne Z jest od zakrzywienia czasoprzestrzeni. Co miałoby sens, bo pierwsze co zobaczyłem po odpaleniu tej gry, to save z 2021 roku. Nigdy w tę grę wcześniej nie grałem, ona w ogóle nie istniała nawet w tym roku, ale save i tak nie działał. Pewnie, żeby uniknąć czasowego paradoksu. Tick tock. Tick tock. Jest tutaj dość duża dysproporcja pomiędzy ocenami na Steamie a Metacriticiem, który ocenia wersję na PS5. Z jednej strony mamy więc ocenianie gry na, jakby na to nie patrzeć, najnowszą generację konsol. Wśród recenzji na Steamie możemy też znaleźć mnóstwo fanów Zorro, którzy uważają, że jest to najlepsza gra z tym bohaterem, jaka kiedykolwiek powstała. Jestem w stanie to uwierzyć, ponieważ o żadnej innej grze z Zorro nawet nigdy nie słyszałem. Ja osobiście, gdybym miał tę grę oceniać, to pewnie oceniłbym ją nawet odrobinę niżej. Dla mnie kwestia tej prostoty designu, no jest to po prostu ciężkie do przełknięcia, bo tam się po prostu niewiele dzieje. Tak więc ostatnią rzeczą, która byłaby w stanie uratować tę grę, jest to, jeśli potraktowalibyśmy ją jako coś przeznaczone dla bardzo młodych graczy, ale z drugiej strony osoby, które pojawiają się w recenzjach, to tylko i wyłącznie dorośli gracze, więc ja już nie wiem, dla kogo ta gra w ogóle jest. No, dla fanów Zorro, ewidentnie. Adios! Klocki Lego to jedna z tych zabawek, która w niesamowity sposób rozwija wyobraźnię dzieci. A skoro dzisiaj najbardziej ulubioną formą spędzania wolnego czasu wśród osób nieletnich jest oglądanie Freak Fightów, bardzo dobrze, że wyszła taka gra jak Lego Brawls, czyli bijatyka. Wykreuj wymarzonych najlepszych minifigurkowych awanturników i przebij się przez wszystkie swoje ulubione motywy Lego w pierwszym drużynowym pakiecie bijatyk w uniwersum Lego. Zagraj z przyjaciółmi w domu lub na całym świecie i sprawdź, jak wypadniesz na tle konkurencji. Jeżeli ktoś krzyknie Lego, a ja będę w pobliżu, to prawdopodobnie szybko będę bardziej w pobliżu tego, kto krzyknie Lego. Dlatego też do Lego Brawls podchodziłem raczej optymistycznie nastawiony. Mój umysł był otwarty. Po zagraniu się zamknął. Lego Brawls to mordobicie w stylu Smash Bros. Albo ten ostatni z Batmanem oraz Scooby-Doo i innymi pajacami. Tutaj podobnie zostajemy wrzuceni na dwuwymiarową arenę i próbujemy wytłuc sobie zwycięstwo. Są jednak w przypadku Lego Brawls twisty. W innych grach tego pokroju musimy wyrzucić przeciwnika poza mapę. W tym celu ładujemy mu naszymi ciosami współczynnik bezwładności. Im większy, tym łatwiej go poza arenę wyrzucić. Lego Brawls bardzo tę formułę upraszcza, kierując się w stronę klasycznych gier sieciowych. My oraz nasi przeciwnicy mamy po prostu pasek życia, który musimy zbić. Do tego dochodzą mapy, na których mamy różne cele. Na jednych działamy drużynowo i musimy na przykład przejmować specjalne miejsca, na innych jest wolna Amerykanka, wszyscy na wszystkich. Brzmi fajnie, ale Lego Brawls to gra, która odsłania praktycznie wszystkie karty po dwóch, trzech, no może czterech rozgrywkach. Nie mamy tutaj bowiem żadnych unikatowych postaci. Każdy Lego Hipek ma ten sam zestaw ruchów. Ciechanie mieczem, dash, zryw, skok i takie łupnięcie. To, czym Lego Brawls na tle innych gier tego typu chce się wyróżniać, to możliwość tworzenia własnych unikatowych hipków za pomocą hipkowej garderoby oraz bonusów, które odblokujemy w toku rozgrywki. I te specjalne moce znajdujemy w kostkach porozrzucanych po planszy. I to w sumie tyle, co da się tak naprawdę powiedzieć o tej grze. Jasne, są jakieś nagrody, jasne są paski do zapełnienia, które odblokowują kolejną kosmetykę. Ale szczerze mówiąc, pod kątem rozgrywki Lego Brawls ma szalenie mało do zaoferowania. Twórcom udało się stworzyć rozgrywkę z jednej strony bardzo podstawową, a z drugiej bardzo chaotyczną. W odróżnieniu od innych gier tego gatunku, gdzie unikatowe postacie mają swój zakres ruchów oraz kombosów, tutaj jakakolwiek taktyka sprowadza się do tego, że wbijamy w przeciwników i odpalamy wszystkie bonusy, które obecnie mamy.
a potem maszujemy przycisk ataku. Do tego matchmaking działa niedobrze, to znaczy w ogóle nie działa. I zaraz pewnie powiecie, Araszkiewicz, czego się czepiasz? Przecież to jest gra dla dzieciaków, żeby sobie dzieciaki siedli i ponapierdali się hipkami. Spoko, ale co? Ja jestem dorosły i też chcę się ponapierdać hipkami z klocków Lego. Ja doskonale rozumiem, że to jest gra dla dzieci i jako taka prawdopodobnie będzie się sprawdzać dobrze, szczególnie jeżeli chodzi o kanapowego koopa. Problem mam z nią taki, że kosztuje 180 zł. Jeżeli chodzi o cenę krytyków, ma ona wartość 41 punktów, natomiast ocena gry na Steamie to jest 81% pozytywnych recenzji. Tak więc ja mniej więcej umieściłbym się gdzieś po środku tej skali. Ze wskazaniem na to 40 dałbym takie 5 na 10. W grze jest dosyć mało treści. Po godzinie widziałem już wszystko i byłem już totalnie znudzony. Kiedy pojawiła się informacja, że uznane studio Remedy przygotuje kampanię solową dla nowej odsłony serii Crossfire, w branży gier zawrzało. Czy będzie to równie ekscytująca kampania jak historia Maxa Payne'a, Alana Wake'a, czy chociażby historia z gry Control? Ciągająca rozgrywka dla jednego gracza wprowadza cię w świat Crossfire. Poprzez serię pełnych akcji historii opowiedzianych z obu stron rozpocznij ekscytującą dwuczęściową kampanię opracowaną w ścisłej współpracy z Remedy Entertainment. Na tę grę nie ma żadnego remedium. Crossfire X, 38 na 100 na Metacritic, więc wiedziałem, że szykuje się dobra zabawa. Ale rozwiniemy tytuł Crossfire X. Oczywiście jest to tytuł Crossfire Xbox. Tak, Crossfire X to ekskluzyw Microsoftu w 2022 roku. Ten rok oczywiście zapisze się jako jeden z najlepszych w historii Microsoftu z perspektywy tytułów ekskluzywnych. Oto pełna lista. Tutaj Crossfire X. Ale bądźmy szczerzy, najważniejsze X-y Microsoftu zostały przesunięte na kolejne lata, a plan starano się załatać m.in. współpracą z południowo-koreańską firmą Smilegate, która rozbiła bank w 2007 roku, kiedy stworzyła strzelankę Crossfire, darmową alternatywę dla Call of Duty. Darmowa to słowo klucz, bo nigdy nie była to dobra alternatywa dla Call of Duty. Być może jest tu jakiś fan Crossfire, który się ze mną nie zgadza. Tym bardziej może dziwić, że Microsoft zainwestował właśnie w odsłonę specjalną Crossfire. Odsłonę, która wyszła tylko na konsolę Xbox. Sam proces produkcji może budzić wątpliwości. Smilegate zajął się segmentem multi, ale dociśnie to też kwestię singleplayera, przygotowanego przez firmę Remedy, twórców choćby szalenie udanego Control, czy też niezłego Alana Wake'a. I wydaje mi się, że czerwień na Metacritic wynika ze zderzenia tych dwóch nieudanych segmentów, czyli free-to-playowego, multiplayerowego tytułu, który jest jedynie klonem Call of Duty, oraz próby zrobienia singlowego Call of Duty bardzo niskim kosztem. Nie ma co oceniać gry po achievementach, ale lista achievementów w grze Crossfire X jest zrobiona na odpie. Nie ma tam ani jednego achievementa skierowanego do graczy singleplayerowych. A w trybie multi mamy tak pomysłowe achievementy jak zagraj 100 meczy, zabij 50 wrogów headshotami. Ta logika. Ale oczywiście mniejsza z tym, bo przejdźmy do właściwej gry. Single player jest dziwacznym doświadczeniem, pozbawionym tożsamości zlepkiem scen, które sprawiają wrażenie dema technologicznego, czy też jakiegoś fragmentu pokazywanego na targach na 2 lata przed właściwą premierą. Graficznie jest nieźle, strzela się w sumie całkiem fajnie, ale w 2 godziny kampanii, jeśli tak można nazwać zlepek misji, dzieje się jednocześnie bardzo dużo i bardzo mało. Gra strasznie naiwnie stara się zbudować jakieś relacje gracza z bohaterami. Jeden z bohaterów ginie w 5. minucie gry. Gra podchodzi do tego bardzo poważnie, tak jakbyśmy mieli to odczuć, tak jakby ta misja była tak naprawdę w scenariuszu jako któraś z rzędu. Właściwie każdy dialog i każde wydarzenie to kapiszon fabularny. This is stupid, man. I co ciekawe, Remedy przerzuciło do gry jeden ze swoich czołowych elementów, czyli problemy z percepcją rzeczywistości, a więc jako żołnierz chodzimy po swoim domu i rozmawiamy z ludźmi, którzy prawdopodobnie już nie żyją. A także oglądamy filmy z prawdziwymi aktorami puszczane na ścianie czy w telewizorze. Tyle jeśli chodzi o właściwy wkład Remedy. Chociaż nie, jest jeszcze... bardzo pomocne, dlatego że czas bardzo zwalnia, kiedy gramy w Crossfire X. 4 godziny spędzone z grą ciągnęły mi się w głowie w nieskończoność. Oczywiście w multiplayerze nie jest lepiej, wręcz być może jest gorzej. Crossfire X pokazuje tak naprawdę, dlaczego Call of Duty odnosi sukces. Crossfire X jest nieco drętwy, brakuje w nim precyzji sterowania, mapy są okropne. Trudno mi zrozumieć, dlaczego ktoś nie chciałby dzisiaj zagrać w jeden z wielu fajnych free-to-playowych tytułów, a wolałby grać w Crossfire X. Też ta czerwień na Metacritic, mam wrażenie, że oddaje
oddaje bezsens istnienia tej produkcji. Nie jest ona tak zła, żebyśmy czuli do siebie od razu, że gramy w nią. Natomiast mamy poczucie bezsensu spędzanego czasu właśnie w tej grze. Wiemy, ile jest opcji na rynku i jak moglibyśmy ten czas spędzić znacznie lepiej. Ciężko powiedzieć, czy żałuję tych 4 godzin, które wcisnąłem w Crossfire X, dlatego że dzięki temu doceniłem wszystkie gry 7 na 10. Teraz mam fazę, że na Steam Decku ogrywam sporo tytułów z epoki 2005-2010. Okazuje się, że w średniaki z 2005 roku gra się lepiej, a więc jak najbardziej ocena czerwona jest zasłużona. Twórcy serii Postal od zawsze słynęli z szalonych pomysłów oraz olbrzymiego dystansu do samych siebie. Słuchajcie, ci ludzie są tak odjechani, że zrobili błąd ortograficzny w tytule swojej własnej gry. Wow. Postal 4, no Regards, to satyryczna i niedorzecznie zabawna strzelanka pierwszoosobowa oraz długo wyczekiwany, prawdziwy sequel, wdzięcznie uznanej za najgorszy chłam wszechczasów, gry Postal 2. Postal 4, no Regards. Ja tam żłałuję. Chowajcie swoje pociechy, nie dawajcie im grać w tegorocznego Postala. Obrazowa przemoc? Check. Sikanie na ludzi? Check. Hold off. Wymiotowanie przez tych osikanych ludzi? Check. Absurdalne i głupkowate sytuacje? To wszystko tutaj jest. Z tego Postal słynął zawsze i raczej trudno sobie wyobrazić, że którakolwiek z odsłon mogłaby znaleźć się na czyimś dysku przypadkiem, chociaż to musiałoby być... całkiem zabawne. Okej, ale czy ocena na poziomie 30 punktów na Metacriticu jest zasłużona? Nie do końca, tutaj was zaskoczę, ale do tego przejdziemy za chwilę. Klasycznie, jak to w Postalu, wcielamy się w sponiewieranego przez los typa. Tak, dosłownie nasz bohater jest okrzyknięty dud. I na przestrzeni 7 dni, które stanowią swego rodzaju rozdziały, próbujemy zebrać się do kupy. Żartu o kupie jeszcze dzisiaj nie było tutaj. Polega to na łapaniu się różnych dorywczych zajęć i wikłaniu się w różne dziwaczne sytuacje. Przykład, dostarczając paczkę pracownikowi sklepu zoologicznego, odkrywamy, że w piwnicy znajduje się ewidentnie laboratorium do gotowania mety. W wyniku nawdychania się oparów naszemu bohaterowi wydaje się, że zamienił się w kota, a jednym z zadań staje się powkurwianie okolicznego psa. Albo strzelanie imigrantami z wyrzutni tak, aby mogli ominąć straż graniczną i dostać się za mur. Co za jazda bez trzymanki! A propos jazdy, praktycznie po całej mapie poruszamy się wózkami z napędem. Działa to całkiem fajnie, ale przyjemność z podróży psują irytujące, pojawiające się co chwilę, niby to zabawne komunikaty, które swoim pikaniem potrafią doprowadzić do szałów. I nie da się ich wyłączyć. I w ogólnym rozrachunku Postala 4... No, Regards? Śmieszne, dobra, chodziło o Regards. Zajebiste. Postala 4 na pewno nie określiłbym aż tak tragiczną grą. Humor to jest taka cringe'owa, że staje się to momentami nawet całkiem zabawne. The plague of the border. And the reckoning of Edenson. Wyzwania są dosyć zróżnicowane, więc tutaj na tym polu Postal robi to, co umie i robi to całkiem nie najgorzej. Jak to się mówi, pomysł nie najgorszy, gorzej z wykonaniem. W wielu miejscach gra przypomina jakąś wczesną alfę, a nie pełnoprawny produkt, za który trzeba zabulić ponad 140 zł. Postacie niezależne to zombie potrafiące chodzić wokół drzewa. Tutaj możemy dać jakąś sklejkę z tych gliczy z śmiesznym montażem. Co się dzieje z tym NPC-kiem? O co chodzi z tym policjantem? A co najgorsze, z niedoróbkami można się spotkać już od pierwszych chwil z Postalem 4 i powiedziałbym wręcz, że to jest absolutnie najgorszy etap gry, który w 100% zachęca do zwrotu, bo płacąc 140 zł za to, naprawdę można czuć się obrażonym. Au! W takim razie podtytuł No Regards ma tutaj podwójne znaczenie. Tak, właśnie w tym momencie żartuję z wydanych pieniędzy, 140 zł, kto mi to zwróci? I fatalnej strony technicznej nie da się obronić konwencją. Sorry, po prostu oddzielmy to, co postalowe, od tego, co uniwersalnie w grach powinno działać dobrze. Na przykład to, żeby czacha nie prześwitywała przez czapkę. W ogóle najlepsze jest to, że podczas przedstawiania postaci w intrze dostajemy sugestię, że naszym towarzyszem będzie pies i to nawet byłoby całkiem ciekawe. Problem jest taki, że w momencie, kiedy gra się zaczyna, tego psa już nigdzie nie ma. Jego nie było. Przewidziało ci się. Ostatecznie Postalowi dałbym takie 5,5 na 10. Momentami bawiłem się nawet całkiem dobrze. Chwile radości odbierały mi straszne niedoróbki, które psuły całe doświadczenie. Ja tam żłałuję.
Przyznam, że zapowiedź tej gry jest dla mnie trochę trudna, bo w ogóle o niej nie słyszałem. Jest to gra The Waylanders. Sprawdźmy więc szybko recenzję na Steam. Nie wiem, kto testował tą grę, ale dzisiaj wyszła pełna wersja i sterowanie jest jak serduszko, 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 serduszko. Urocze. Bardzo dużo serduszek. A nie, czekaj, recenzja jest negatywna. Zerwij więzy losu w tej grze RPG wypełnionej celtyckim mitem i historyczną legendą. Odkryj porywającą przygodę u boku śmiertelnych towarzyszy i nieśmiertelnych sprzymierzeńców podczas eksploracji świata The Waylanders. Pozwoliłem sobie dokonać pewnego społecznego eksperymentu. Zagrałem w dwie gry, Waylanders oraz LEGO Brawls, a także poszedłem do dentysty, żeby mi zrobił ząb bez znieczulenia. Chciałem sprawdzić, która z tych aktywności będzie przyjemniejsza. Zgadliście! Dentysta. Waylanders jest jedną z tych gier, przy której zgadzają się i krytycy, i gracze. Wydaje się więc, że mamy do czynienia z solidnym średniakiem. Pozwolę się jednak nie zgodzić, bo nazywanie Waylanders średniakiem jest obrazą grupy przedszkolaków, którzy są jeszcze pod starszakami i nad młodszakami. Ale od początku. Waylanders to gra Gato Studios, a częścią ekipy tego studia są byli pracownicy BioWare oraz Telltale. Kurczę, to brzmi jak przepis na sukces. Jedni mają doświadczenie w robieniu RPG-ów i narracji, drudzy mają doświadczenie w robieniu, no, też narracji, ale takiej bardziej przygodowej. Fajny miszmasz, z którego mogła wyjść naprawdę solidna gra RPG, tylko że nie wyszła pod praktycznie każdym względem. An asshole. Pomysł na grę wydaje się być przynajmniej na początku oryginalny. Zostajemy rzuceni w świat celtyckich mitów, coś w grach raczej nieczęsto spotykanego. Potem jest już trochę bardziej standardowo, wcielamy się w żołnierza króla If, który przypadkowo naznaczony jakimś dziadostwem umiera, ale tak naprawdę nie umiera i wszyscy się dziwią, czemu jeszcze żyje, a że jest to dosyć nietypowa sytuacja, to trzeba sobie z nią jakąś poradzić, ale nie idą na terapię, tylko postanawiają pójść na jakiegoś questa, a do tego król zginął i w ogóle. No właśnie, problemem historii nie jest sama historia, a sposób, w jaki jest podana. I szczerze mówiąc, tego praktycznie nie da się śledzić, ponieważ co chwila w trakcie grania, czy w trakcie cutscenek, miałem takie momenty: he? A skąd to się wzięło? W wielu miejscach brakuje cutscenek albo jakichś linii dialogowych, które wyjaśniałyby, co się dzieje. Do tego jakość samego dialogu waha się między okej, a ciary żenady. Waylanders w kwestii mechaniki wyraźnie inspiruje się klasykami, takimi jak Baldur's Gate czy Dragon Age, ale choć chęci są tutaj dobre, tak wykonanie nie tyle kuleje, co często stoi w miejscu i nie chce się ruszyć. System walki opiera się na działaniach drużynowych w czasie rzeczywistym, ale z możliwością włączenia aktywnej pauzy i starcia nie dają absolutnie żadnej radości. Umiejętności, z których korzystamy, są nudne, na polu bitwy panuje chaos, nie do końca widać, kto z kim i dlaczego, przez umiejscowienie kamery, która nie daje nam poglądu na pole bitwy, żeby zorientować się, kto z kim walczy, kto kogo atakuje, kto rzuca czar, a kto w ogóle nic nie robi, musimy przeskakiwać między naszymi kombatantami. Natomiast używanie umiejętności jest bardzo MMO-owe. Mamy po prostu pasek z numerkami, które po kolei wciskamy, a postacie używają tych zdolności opartych na czasy odnowienia. Animacje natomiast, no... The fire. Cóż, nazwać je drewnianymi to obraza gotika. Masz jakiś problem? Zresztą mam wrażenie, że jakość animacji doskonale obrazuje całość Waylanders. Twórcy mieli wielkie ambicje, stworzyli unikatowy świat oparty o celtyckie mity, który naprawdę ładnie wygląda, tylko że jest totalnie pusty. Chyba skończyły się pieniądze i nie mogli już dalej tego udźwignąć, albo po prostu zabrakło zdolności. Ostatnia aktualizacja gry była w kwietniu, a prawda jest taka, że Waylanders to po prostu wczesny dostęp wydany jako pełnoprawna gra. Liczba błędów ciągnie się w nieskończoność. Od takich pierdół jak niewgrywające się nazwy, tylko jakieś takie, wiecie, szlaczki, po takie błędy, które potrafią zatrzymać nasz postęp w grze. Do tego optymalizacja animacji działa tutaj straszliwie dziwnie, bo wystarczy, że wejdziemy do jakiegoś pomieszczenia, a nasza postać zaczyna się w ruchu telepać, jakby chciała uciec z tej gry. Mi się uciec udało. Niestety mój biedny, stworzony przeze mnie bohater ciągle tam jest, zamknięty w Waylanders. Powieczność. Trudno mi sobie wyobrazić gorszy los. Patrząc na ocenę, ja nie do końca zgadzam się z graczami oraz krytykami. Ja bym dał tak 4, 3,5, ale to głównie na zachętę. Widać, że twórcy mieli tutaj jakiś pomysł, jakieś ambicje. To działa na pewno na plus, natomiast sama rozgrywka była dla mnie totalną mordęgą. An asshole. Studio Platinum Games jest znane z wysokiego tempa akcji swoich gier i wysokiej jakości. Gram teraz w Bayonetta 3 i powiem wam, ten deweloper nigdy się nie myli.
Tym bardziej, że w grze Babylon's Fall do znanej formuły dodali tak lubiane przez graczy mikropłatności i elementy gier usług. Doświadcz systemu walki uznanego producenta gier Platinum Games z maksymalnie trzema innymi graczami lub samotnie zmierz się z wieżą Babel w tym nowym kooperacyjnym RPG. Taki jest Babylon's Fall. Babylon's Fall chyba... Babylon's... Żenada. Babylon's Fall. Czy można wybrać bardziej trafną nazwę dla upadającej gry? Welcome to Babylon! Sorry, ostatnio mam coś z tytułami. Doszukuję się ukrytej symboliki. Bardzo silne parcie na stworzenie gry usługi, która nawet w swoich fundamentach wypada co najwyżej średniacko, co mogło pójść nie tak. Babylon's Fall, dzieło powstałe przy współpracy Square Enix i Platinum Games, czyli autorów chociażby Nier Automata czy serii Bayonetta, zebrało na Metacriticu zawrotne 41 punktów, a więc w założeniu to poziom podobny do Postala 4. A jak moje wrażenia w praktyce? Do tego przejdziemy za moment, ale zacznijmy od krótkiego wprowadzenia do fabuły Babylon's Fall. W skrócie, po Wielkim Imperium Babilonu pozostała jedynie wieża Ziggurat, będąca spuścizną kultury Babilończyków. Kryje też drogocenne skarby. Gdy Babilon upadł, stała się celem Galu, przedstawicieli obcej siły okupującej Ziggurat. Potomkowie Imperium Babilonu chcą odzyskać dawną świetność i odbić Ziggurat. My wcielamy się w Sentinelów. Taka ciekawostka, kojarzycie rapera Sentino? Stąd wzięła się ta nazwa, ale nie, właśnie to zmyśliłem. Sentinelowie to niewolnicy, którym wszczepiono siłą specjalny chip, który odblokowuje u nich nadludzkie moce i to od nich zależy, czy misja się powiedzie. Od nich, czyli w zasadzie od nas, w praktyce oznacza to przechodzenie coraz trudniejszych instancji i zmierzanie w kierunku ostatniego piętra wieży, na bieżąco zbierając coraz to lepszy ekwipunek. Babylon's Fall to hack and slash, RPG, multiplayer. To jest wszystko super, gdyby jeszcze było komu grać. Całość przypomina coś w rodzaju hybrydy Monster Huntera, Devil May Cry. Mamy huba z kluczowymi NPC-kami, po którym w teorii powinno roić się od graczy. W tym momencie te wszystkie emotikonki można wysyłać co najwyżej NPC-kom. I z niego wyruszamy na kolejne questy, czy to te fabularne, czy to te drużynowe. W zasadzie w jednym i drugim rodzaju działa dobieranie graczy, przynajmniej w teorii, bo w praktyce raczej nikt do was nie dołączy i grać będziecie musieli samotnie. Babylon's Fall nie ma żadnego skalowania poziomu trudności, czym, co zabawne, karze graczy grających w pojedynkę, którzy się jeszcze ostali. Oznacza to więc, że przechodzenie instancji w pojedynkę będzie dla was po prostu dłuższe i trudniejsze, za to nagród dostaniecie niekoniecznie więcej. To bardzo dobry pomysł, Platinum. Świetny pomysł. Wcale nie. Okej, ale pustki na serwerach to w zasadzie problem wtórny. Ale co jest ich powodem? Nim, jak się wydaje, nie jest system walki. Nie działa on tak płynnie jak w konkurencyjnych tytułach, ale potrafi dawać frajdę. Fabularny, wszczepiony w nas chip pozwala nosić łącznie aż 4 bronie naraz, co pozwala składać ciekawe kombosy. Fabuła na pierwszy rzut oka też wydaje się dosyć oryginalna i ciekawa, ale to wrażenie pryska w momencie, kiedy zaangażujemy się w jakikolwiek dialog z postaciami niezależnymi. Są one kompletnie nudne i bez wyrazu. Bardzo próbowałem nie skipować dialogów. Nie dało się. Welcome to the dying dolphin, maggot. No i umówmy się, nie da się nie zwrócić uwagi na grafikę, a jest ona szkaradna, mimo że udaje, że nie jest. Całość miała nawiązywać do europejskiego malarstwa olejnego, a skończyło się na przykrywaniu grafiki rodem z PS3 tanio wyglądającymi nakładkami imitującymi pociągnięcia pędzla. Okej, są i bardziej estetyczne momenty, ale znikają one pod przeważającym wrażeniem, że próbowano nam sprzedać marketingową śpiewkę. W Babylon's Fall są takie momenty, w których widać, jaki był zamysł. Problem jest taki, że kiedy dodamy do tego ruch, to wychodzi z tego jedna wielka kupa. Nie da się zrobić udanej gry sieciowej, jeżeli nie oferuje się graczom niczego, co pomogłoby odciągnąć ich od konkurencyjnych dużych tytułów. I tego właśnie tam zabrakło. A jeżeli dodamy w ogóle do tej całej historii fakt, że na premierę kosztowała 300 zł, no to wszystko składa nam się w coraz bardziej logiczną, sensowną całość. I wcale nie dziwi mnie to, że gra ostatecznie ma zostać zamknięta w 2023 roku. Ostatecznie Babylon's Fall oceniłbym troszeczkę lepiej. Dałbym mu takie naciągane 5 na 10. Całkiem dobrze się podczas tego bawiłem. Fajnie działa ten system z noszeniem 4 broni naraz, ale to wszystko, co mogę powiedzieć o tej grze dobrego. Babylon ostatecznie upada. Co za symbolizm. Wiecie, co jest potrzebne włosom, żeby wyglądały dobrze? Żel. Wiecie, co jest potrzebne graczowi, żeby czuł się dobrze? Żel. Gra pod tytułem Żel. Chyba się to tak wymawia. Żel, chyba się tak wymawia, to epicka gra 3D z gatunku sci-fi, fantasy, action, adventure. Poznaj tajemniczy świat Żel i pomóż głównej bohaterce Raid odkryć jej enigmatyczną przeszłość. Poznaj nowych przyjaciół i wrogów po drodze i zbieraj ekscytujące gadżety, aby opanować wymagające lochy i rozwiązać zaginające czas zagadki. A, co za żelada. Head popełnił popularny błąd w wymowie tej gry. Wydawało mu się, że chodzi o żel, a chodzi o zel.
o Zeldę. O Zeldę, która nic ci nie da. Zelda, ale bez da. Tutaj możesz uciąć da. Nie! Kiedy gra ostrzega cię przed uruchomieniem dwa razy poważnymi komunikatami. W pierwszym komunikacie, że gra nie ma autosave'a, a w drugim komunikacie o bardzo wrażliwych treściach, to w sumie nie wiesz, co masz myśleć. Brzmi to bardzo nadęcie, tak jakby gra starała się być bardziej poważna, bardziej hardkorowa, niż tak naprawdę jest. Bo czym jest Zel? Nie da się ukryć, że jest to próba zrobienia science fictionowej Zeldy. Rozumiem jeszcze pokazanie hapeków w postaci serduszek, natomiast licznik staminy jest dosłownie wzięty z Breath of the Wild i czcionka też jest wzięta z Breath of the Wild. Jestem pewien, że to dobrze oddaje zamysł twórców, bo oni są pewni, że wystarczy wziąć pewne mechaniki z Zeldy, żeby coś móc nazwać Zel. No nie da się uniknąć tego, ten tytuł jest chujowy. Nie możesz tak nazywać gier. Wszystko wydaje się początkowo wyglądać dobrze. Styl graficzny jest niezły, mamy voice acting, mamy nawet cutscenki. Aspiracje, które wyraża ten tytuł Zel, będąc połową Zeldy, oddaje bardzo dobrze to, że gra nie potrafi powtórzyć nawet drobnych sukcesów, jeśli chodzi o sens eksploracji w Zeldzie. Zel stawia na bardzo długie korytarze, na powtarzalność walk, na dziwną eksplorację, która daje graczowi bardzo mało satysfakcji. Wydaje się być ciosem poniżej pasa porównywanie tej gry do Tunic, kapitalnego tytułu, który świetnie rozumie koncepcję starych Zeld, nawet w tym sensie, że dodaje coś od siebie. Zel tego nie robi. Zel traktuje się tak naprawdę śmiertelnie poważnie, co kontrastuje z tym, jak średnia jest to gra w odbiorze. Mam tutaj podobne doświadczenia jak z Crossfire X. Nie czujesz znowu obrzydzenia grając w Zel, natomiast masz ciągle poczucie, że mógłbyś grać w 40 innych lepszych gier przygodowych, nawet gier indie, z podobnym widokiem. Nawet decyzje gameplayowe, jak trzymanie się tych hardkorowych punktów zapisu ręcznego, jest bardzo dziwne, dlatego że pomiędzy punktami nie czeka nas tak naprawdę nic interesującego, tylko często właśnie monotonne, długie korytarze pełne dziwnych, nieco zbyt długich walk. Nawet tutaj widać to niezrozumienie Zeldy. W Zeldzie często wrogowie padają od jednego strzału i chodzi właśnie o tą dynamikę poruszania się przez świat. Tutaj wrogowie wytrzymują tych ciosów kilka. I to właśnie w tych decyzjach gameplayowych, które sprawiają, że każda walka czy każda eksploracja trwa o chwilę za długo, pojawia się problem znużenia. Nuda pojawia się w tej grze właściwie w przeciągu pierwszej pół godziny gry. Widzimy, że jest to sklejone z bardzo kiepsko ociosanych klocków. Jeśli chodzi o jeszcze weryfikację oceny względem tego, co widzimy na Metacritic, bardzo dużo ocen krytykowało stan techniczny gry. Sam napotkałem tylko dwa drobne kłopoty, chociaż jeden mniej drobny niż drugi. To znaczy, w pewnym momencie musiałem restartować ręcznego save'a, gdyż gra nie chciała zaakceptować tego, że podniosłem kartę do otwarcia drzwi. Druga sprawa jest taka, że napotkałem dziwny glitch z przechodzeniem między lokacjami, że dzień zamieniał się w noc w przeciągu jednej klatki. Wydaje mi się, że właśnie nawet naprawa tych problemów technicznych nie naprawia sedna kłopotu tej gry. Jesteśmy często bardzo dużo w stanie wybaczyć grom, które są niezłe, ale się wieszają. Pamiętam, jak kiedyś grałem w Morrowinda i Morrowind miał w swoim czasie tak złe zarządzanie pamięcią, że co 45 minut musiałem resetować komputer. I to nie przeszkadzało mi w odbieraniu tej gry, dlatego że wiedziałem, że pod spodem jest coś dobrego. Tutaj nawet brak problemów nie sprawia, że w grę chce mi się grać bardziej. Widziałem recenzje na Steamie, które nazwały to listem miłosnym do gatunku, ale jeśli to byłby list miłosny, to byłby to list miłosny Intela. Ty wiesz, że ta Zelda cię odrzuci. Nie! Nie wiem, co ja mówię. Co ja mówię? No nie polecam. No co mam wam powiedzieć? Dzięki Szymon za możliwość zagrania w chuj gry, dzięki czemu doceniłem swoje życie jeszcze bardziej. To już mamy, nie? Leci? Nagrywaj. Hej, witajcie. Dzieło powstałe przy współpracy Square Enix i... Różnie się czyta, Square Enix, prawda? Ja się już spociłem generalnie. Lego Brawls, upraszcz... Lego Brawls, upraszcza... Lego Brawls, bardzo... Lego Brawls... Jak ja to napisałem, Jezu? Zorro. Jezu, chyba zero. Czekaj, jeszcze nie skończyłem tego żartu. Co za żel. Hahaha.